Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza i dzisiaj mówię absolutnie nieprawdopodobną informację dotyczącą Illuminati oraz dotyczącą NWO, czyli New World Order, czyli Nowy Porządek Świata, mianowicie jeden tak naprawdę z planów, jeden z podpunktów Illuminati, jeden z podpunktów Punktów, jeśli chodzi o nowy porządek świata, jest realizowany. Jest tak naprawdę realizowany sukcesywnie, a mianowicie Forbes podał taką informację, że 8 ludzi na świecie ma tyle samo majątku, co połowa świata. Absolutnie nieprawdopodobna historia, jednak więcej o tym już za chwilę. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie Forbes na początku stycznia czy w połowie stycznia. Tak naprawdę podał taką informację, że praktycznie 8 ludzi ma tyle samo majątku co połowa świata. No to jest absolutnie nieprawdopodobna ta sytuacja, tak? Czyli tak naprawdę 3,6 miliarda ludzi na świecie to ma majątek, który wynosi około 426 miliardów dolarów. To tyle, ile majątku ma tak naprawdę ośmiu najbogatszych ludzi na świecie. Dlaczego to tak, tak naprawdę jest jeden z elementów nowego porządku świata, planu tak naprawdę Illuminati, tak? A więc plan Illuminati, jeden z podpunktów było to, że tak naprawdę majątek cały, czy wszystkie pieniądze ma docierać w, do garstki, tak naprawdę do wąskiej grupy ludzi i rzeczywiście to widać, tak? To też jest jakby plan Illuminati mówi, czy NWO mówi, Mówił o tym, żeby dysproporcje w społeczeństwie były coraz większe, tak naprawdę poszerzały się, tak, bo chyba nikt znam, nie, nikt chyba nie dyskutuje, tak, na temat tego, że są różnice w społeczeństwie, są biedni, bogaci, tylko pytanie jest, jak duże są te przepaści, tak, no wyobraźcie sobie, że 3,6 miliarda ludzi ma tyle samo majątku, co 8 ludzi, tak, Gdyby na przykład tak spojrzeć obrazowo, to tych 8 ludzi na dobrą sprawę jesteśmy w stanie pomieścić, nie wiem, w kuchni, w pokoju. Natomiast wyobraźcie sobie to morze ludzi, tak? Jeśli chodzi o 3,6 miliarda, to praktycznie połowa, połowa globu zapełniona ludźmi. To jest absolutnie nieprawdopodobna historia, tak? Co ciekawe, to nie jest tak, że w tym roku pojawiła się taka dysproporcja, ale ta dysproporcja tak naprawdę powiększa się z każdego roku na rok coraz więcej, tak, czyli ta garstka ludzi, ona topnieje, jest ich coraz mniej, teraz mamy 8 ludzi, później się okaże za 2-3 lata, że to będzie 6, 5, a potem się okaże, że to będzie garstka tam, nie wiem, 3 osób, tak, absolutnie nieprawdopodobna tutaj rozbieżność majątkowa, no to są ogromne tak naprawdę różnice, Ogromne, tak naprawdę różnice, ale też pokazujące tendencje globalizacji, tak? Tendencje globalizacji, że stworzy się produkty, stworzy się usługi, które będą, z których będą korzystać ludzie praktycznie na całym świecie, z których będą korzystać ludzie. Na całym świecie. Napiszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. No to jest po prostu ogromna, tak, różnica. Ogromna różnica, chociaż część z tych tak naprawdę, oczywiście, odnosi się tu większość do ludzi, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, tak, do tych miliarderów, tych najbogatszych, setki najbogatszych Forbesa, tak, czy setki najbogatszych ludzi na świecie. Natomiast absolutnie tutaj po prostu ta, ta różnica jest ogromna. Przypomnę tylko, że pierwsze miejsce to jest Bill Gates, 75 miliardów dolarów majątku. Wiadomo, że tu tutaj jest to twórca Microsoftu, no praktycznie każdy z nas pra, pracuje, tak, czy ma styczność z Microsoftem, więc trudno jest tutaj powiedzieć, żeby ten majątek był przypadkowy, później mamy Arman, mam, potem mamy Amancio Ortega, tak, jest to twórca sieci marki Zara, 67 miliardów dolarów, no to Zara, wiadomo, po prostu to są ciuchy, potem mamy, potem mamy także inwestora giełdowego Warrena Buffeta który dysponuje kapitałem w wysokości 60,8 miliarda dolarów. To też jest ciekawe, bo Warren Buffett znany jest z tego, że prowadzi zwykły tryb życia, a dysponuje tak naprawdę ogromnym majątkiem, tak jeździ starym samochodem, znaczy starym, tam kilkuletnim, pije Coca-Colę, wcale po prostu nie odnosi się tym ma majątkiem, mało tego, przekazał tam dzieciom nie niewielką część tak naprawdę fortuny, mówi, że te dzieci powinny tak naprawdę liczyć same na siebie, a nie patrzeć na pieniądze rodziców czy ojca. Potem mamy Carlosa Slima, jest to Magna Telekomunikacyjny, właściciel grupy CARSO. Tutaj majątek jest w wysokości 50 miliardów dolarów. Potem mamy Jeffa Bezosa. Jest to prezes Amazona: 45,2 miliarda dolarów. Potem mamy Marka Zuckerberga. Jest to wiadomo, że tutaj twórca i prezes i współzałożyciel Facebooka: 44,6 miliarda dolarów. I później mamy Larego Ellisona, współzałożyciela i prezesa Oracle: 43,6 miliarda dolarów. No, i mamy Michaela Bloomberga, założyciela i prezesa agen agencji Bloomberg, 40 miliardów dolarów. No, absolutnie po prostu są to kosmiczne, tak naprawdę, jeśli chodzi o różnice, różnice finansowe. Mm. Różnice finansowe to są to absolutnie po prostu, są to absolutnie po prostu ogromne, tak drastyczne, tak naprawdę, różnice finansowe. <laughs> sorki. Także widzimy rzeczywiście, że ten plan Illuminati, tak, tak naprawdę jest realizowany, a więc nowy porządek świata. Ja nie mówię, czy ci tu ludzie po prostu to są Illuminati, tylko mówię, że jakby w ogóle o po prostu plan grupy, tak, ludzi Illuminati, tak, czy po prostu całego tego zakonu, można powiedzieć, Illuminati, czy nowego porządku świata, to rzeczywiście jakby on ma, widzimy go na własne oczy, tak? tak mówię, nie mówię, czy to są po prostu, że to są ludzie, którzy wchodzą w skład tej grupy tylko widzimy rzeczywiście, że jeden z tych podpunktów jest absolutnie realizowany, tak? Ogromne, tak naprawdę dysproporcje finansowe ogromne różnice finansowe, jeśli chodzi o majątek, jeśli chodzi o posiadanie tutaj pieniędzy no bo to jest tak naprawdę wąska grupa ludzi praktycznie 8 ludzi, którzy, tak mówię, dysponują majątkiem tyle, co, co ponad 3,5 miliarda ludzi. Co ciekawe, 10% ludzi na świecie musi żyć przeciętnie za 2 dolary dziennie, nie, czyli 2 dolary dziennie to jest około tam ile 3,50 dolar pewnie kosztuje, to jest około 7 zł, czyli praktycznie 10% ludzi musi każdego dnia żyć za 7 zł, tak? za 7 zł na całym świecie, tutaj w Europie to jeszcze mamy jako tako po prostu zarobki, możemy narzekać, co mniejsze i większe, ale są takie naprawdę kraje na świecie, gdzie naprawdę, czy Afryka, gdzie 1 dolar to bardzo dużo znaczy, tak, czy, czy po prostu 2 dolary to jest bardzo dużo, natomiast absolutnie nieprawdopodobna, jeśli, nieprawdopodobna tutaj różnica, tak, jeśli chodzi o majątki, jeśli po prostu chodzi oczywiście o majątki, jest też taka nieproporcjonalna tak naprawdę postęp, tak, ludzi bogatych, ich majątki tak naprawdę rozwijają się w tempie maksymalnym, natomiast jakby bieda części, czy bieda czy po prostu ubożenie tej pozostałej części jest jeszcze większe, tak? Natomiast ja powiem tak, nie można powiedzieć tutaj, że mieć za, za zło do ludzi bogatych, że tak naprawdę majątki się powiększają, bo jest to logiczne, tak? Jest to logiczne z punktu widzenia, można to po prostu wytłumaczyć w jakiś sposób. Oczywiście można to w jakiś sposób wytłumaczyć. No, wiadomo, na przykład przykład, że y, ludzie, którzy dysponują kapitałem są w stanie po prostu zarobić więcej, tak, no załóżmy, że ktoś chce wybudować supermarket, tak, y, czy zwykłego Kowalskiego jest w stanie stać na, na przykład na to, żeby kupić ziemię, tak, wybudować supermarket, no nie, czyli ta grupa już ludzi, którzy są potencjalnymi inwestorami zawęża się, tak, załóżmy, że z miliona ludzi, którzy są w Polsce, y, kto może postawić supermarket, jakiś wielki, tak, hipermarket, nie mówię, taki takim małym sklepie, tak, dyskoncie, no więc ta, w, w, ta grupa się zawęża, no i później rzecz Oczywiście, te majątki bogatych ludzi są jeszcze większe, tak. Poza tym, bogaci ludzie dysponują tak naprawdę możliwościami tutaj zrobienia analizy. Mogą przejmować dobrze prosperujące firmy, tak. Tak na przykład robi Warren Buffett, tak on znany jest z tego, że jest inwestorem giełdowym, że przyjmuje spółki i je restruktury, restrukturyzuje, tak, spółki, które może nie są na tyle, że, że splajtowały, ale mają tak naprawdę tarapaty finansowe. Warren Buffett przychodzi tak naprawdę ze swoimi, ze swoim sztabem ludzi i dokonuje zmian, tak, dokonuje, dokonuje tutaj zmian, dokonuje tutaj reform, czasami zwalnia po prostu część załogi, czasami po prostu przyjmuje nowych pracowników i później stawia tak naprawdę te firmy na nogi, a następ nie wprowadza na giełdę, czy, czy po prostu podnosi wartość akcji i sprzedaje te firmy z zyskiem, tak? No wiadomo tutaj, że takie firmy jak Mark Zuckerberg, to Facebook, to jest absolutnie firma na całym świecie, która funkcjonuje, Amazon też firma po prostu, która na całym świecie funkcjonuje, ale szokujące jest tak naprawdę, szokujące tak naprawdę jest ta różnica finansowa, tak, szokująca jest praktycznie ta różnica finansowa, że tak wąska po prostu grupa ludzi dysponuje tak ogromnym majątkiem, tak, tak ogromnym majątkiem, jest to bardzo tak naprawdę duża różnica. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, bo naprawdę te różnice po prostu rosną bardzo mocno, bardzo mocno, tak? Ciekawostką jest także to, że Warren Buffett tak naprawdę przez wiele, wiele lat utrzymuje się w tej liście, praktycznie w tym top 5, top 10 najbogatszych ludzi na świecie, tak? Bez względu na czasy, na koniunkturę, czy gospodarka po prostu jest w kryzysie, czy, czy po prostu dobrze jej idzie. Zawsze ten Warren Buffett jest po prostu bardzo bardzo wysoko Tak, zawsze jest on po prostu bardzo wysoko. Absolutnie nieprawdopodobna różnica. W Polsce też mamy do czynienia z taką różnicą, z taką dysproporcją między tutaj społeczeństwem zamożnym a biednym, aczkolwiek nie są to tak ogromne dysproporcje jak w Stanach Zjednoczonych. Czy po prostu według tutaj tego rankingu najbogatszych ludzi na świecie, bo to nie, nie są tylko wszyscy ludzie, którzy są jakby ze Stanów Zjednoczonych, no bo tutaj też mamy Carlosa Slima, bo tutaj to jest. Mężczyzna biznesmen, który pochodzi z Meksyku. Także tak to wygląda. Tak jak powiedziałem, jeden z punktów nowego porządku świata to jest tak naprawdę mówi o tym, że większość kapitału ma trafiać w wąskie, do wąskiej grupy ludzi. Jeden z podpunktów tak naprawdę tutaj właśnie nowego porządku świata o tym mówi, że większość tych dóbr, które z wypracowanych majątku ma trafiać do wąskiej grupy ludzi. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.